Nie mogę się zwinąć. Jest tu jeszcze coś do zrobienia. Chyba ktoś tu rozpaczliwie potrzebuje kawy. I to jak? Proszę bardzo. Dziękuję. To mi dobrze zrobi. Wie pani co, panno MacPherson? Pani nie jest taka jak reszta tych sztywniaków. Dla mnie pani jest w porządku. Przygotowuje się pan do roli czarnego Eskimosa? Co za jebana pogoda! No kurwa mać! Może pani w to uwierzyć? Wczoraj było 15 stopni! I skąd ten pieprzony śnieg? No proszę tylko spojrzeć na ten syf! Wie pani, jak ciężko było mi tu dojechać? Co tam mamy? To co zwykle? Ta, znowu to gówno. Anonimowy telefon, żadnych świadków i kolejna martwa dziewczyna. Ta jest jeszcze bardziej rozwalona niż poprzednie. Jak tu dotarłem, zorientowałem się, że to robota waszego faceta. Więc nie zgłaszałem tego nikomu, tylko do Millera zadzwoniłem. Kto tu jeszcze dotarł poza panem? Miller. Jakieś 10 minut temu. A kilka minut po nim Claire. Miller dotarł tu pierwszy, tak? Znowu to zrobił. No, jasne. No, ale się Claire wkurwiła. Wywaliła go na korytarz. Gdzie jest miejsce zbrodni? Wejdzie pani do budynku, po schodach na górę i następnie w prawo. Ten cieniasz Miller słania się przy lodówce. Niech pani tam uważa, panno MacPherson. Można złapać tężca od samego patrzenia. No cóż, chyba już czas na mnie. Zobaczę, co tam u Millera. W porządku, agentko MacPherson. Proszę tam na siebie uważać. Ktoś odwalił kawał dobrej roboty. Istne cudo.
O, stary. Przypominają mi się czasy akademii. Pewnego dnia postanowiłam wyruszyć na tor przeszkód zaraz po lunchu. Straciłam wszystko, łącznie ze śniadaniem. Cóż to była za obrzydliwa mieszanina pizzy, jajek i chleba tostowego? Jeśli próbujesz mi jej pomóc, to ci średnio wychodzi. Proszę bardzo, powinno pójść nieco łatwiej? Chociaż niekoniecznie. Miller, musisz w końcu przestać to robić. Ty i trupy jakoś do siebie nie pasujecie. Proponuję, żebyś następnym razem na nas zaczekał. Nie możemy ryzykować kolejnych miejsc zbrodni zanieczyszczonych pączkami. Dobrze, agentko McPherson. I skończ wreszcie z tą agentką McPherson. Błagam, wystarczy zwyczajnie Victoria, w porządku? Jasne, Victoria. Muszę zaspokoić swą chorą ciekawość. Gdzie tym razem wylądowali kosmici? W kiblu. Możemy zmienić temat? Jezu, to już chyba mamy 2-0. Claire musi być przeszczęśliwa. No właśnie, raczej jej nie jest. Myślę, że chce mnie zabić. Zagroziła, że przywiąże mnie do twojej terenówki i będzie wlec po ulicach. Co mi możesz powiedzieć? To robota naszego faceta. Ofiara jest w starej wannie. Woda zamarzła, nie widziałem zbyt wiele. Bogu dzięki. Dobra, gdzie jest Claire? Stare indiańskie porzekadło, podążaj za smrodem. Tam czeka na ciebie mała i gruba, blada twarz. Jezu, Miller, naprawdę nie jestem w nastroju. Przepraszam, jest w łazience. Idź korytarzem do końca, a potem wejdź przez drzwi po lewej. Pracuję teraz koło ciała. Pewnie chcę, żebyś rozejrzała się po mieszkaniu. Masz... Weź aparat. Claire nie chce, żebym się tu kręcił, więc musisz też zrobić zdjęcia. Wspaniale. Spokojnie. Na razie. Halo? Halo? Gdzie jesteś? Witaj, Clarice. O co to całe zamieszanie? Pomyślmy. Pewien idiota wymiotuje mi na miejsce zbrodni. Nie ma mi kto pomóc, bo tylko ja jestem na tyle szalona, żeby pracować w święta. Odmrażam sobie tyłek. Ciało tkwi w lodzie. Co by tu jeszcze dodać? To powinno pomóc. Kawy? Dziękuję. Nic dziwnego, że byłaś najlepszą z moich podopiecznych. Ej, może powinnaś nieco odpuścić Millerowi. Odpuścić? Już drugi raz muszę przedzierać się przez jego żygi, żeby zobaczyć, czy pod spodem nie ma jakichś dowodów. Mam mu odpuścić? O nie! Co to, to nie! Jak ci mogę pomóc? Rozejrzyj się i zbierz wszystkie dowody, jakie tylko zdołasz. Wystarczająco dużo czasu straciłam, żeby przygotować to ciało dla chłopaków z Mięsnego. Wiesz, jakie to są ciule. No nic. Zanim tu weszłam, widziałam chyba jakieś ślady krwi. Możesz zacząć od zebrania próbki, a potem rozejrzyj się dalej. Pamiętaj, że zanim cokolwiek weźmiesz, najpierw zrób zdjęcie. W pomieszczeniu, które kiedyś było kuchnią, zostawiłam walizeczkę. Znajdziesz tam narzędzia, które ci się przydadzą. Jak już zbierzesz dowody, wróć do mnie. Potrzebuję twojej pomocy. Pamiętasz, że działam w terenie? Chyba niezbyt się do tego nadaje. Vic McPherson niezbyt się do czegoś nadaje? Coś podobnego. Skąd ci to przyszło do głowy? Nie wiem. Chyba potrzebny mi urlop. Skarbie, nie zawsze da się złapać drania po pierwszych 3 ofiarach. Wiem. Dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, Clarice. Skończ już z tym! Mm.
Może powinnam zacząć szukać wskazówek. Fajne dekoracje świąteczne. Bingo! Mamy próbki włosów i włókien. Nie pobiorę próbki palcami. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. Wygląda na to, że ptaszek po sobie posprzątał. Potrzebuję jakiegoś narzędzia, żeby tego odpowiednio użyć. Do cholery! Ładna kupa śmieci. Ładna kupa śmieci.
nie mogę się zwinąć. Jest tu jeszcze coś do zrobienia. Nie pobiorę próbki palcami. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. Potrzebuję jakiegoś narzędzia, żeby tego odpowiednio użyć. Co do cholery?